Jeszcze rok temu nie można było sobie zdawać sprawy, że tematyka, której dotyczy moja książka, będzie tak aktualna i tak relewantna w naszej części świata, w tym w Polsce. Nazywam się Maciej Grześkowiak i jestem autorem książki zatytułowanej Wybrane aspekty prawne powrotu uchodźców syryjskich. Jak sama nazwa wskazuje, książka dotyczy populacji uchodźczej w większości znajdującej się daleko od naszego kraju, daleko od Polski. Sytuacji uchodźczej największej na świecie do momentu eksodusu uchodźców wojennych z Ukrainy. Po ponad 10 latach od rozpoczęcia wojny domowej w Syrii, no, jest naturalnym to, że kwestia praw i traktowania i sytuacji uchodźców z Syrii zeszła w globalnej debacie publicznej na dalszy plan. Natomiast w państwach ościennych z Syrii sytuacja tych ludzi wciąż stanowi temat numer jeden w debacie publicznej, w tym kwestia ich repatriacji, czego głównie dotyczy książka, a także pozostałych możliwych trwałych rozwiązań sytuacji uchodźczych, konkretnie tej sytuacji uchodźczej, czyli integracji lokalnej i przesiedlenia do bezpiecznego państwa trzeciego. I koncepcja trwałych rozwiązań stanowi punkt wyjścia tej książki. Staram się na jej łamach dowieść, że w obecnej sytuacji nie wydaje się prawdopodobne, przynajmniej wydającej się przewidzieć przyszłości, żeby którekolwiek z tych trwałych rozwiązań zostało wdrożone na dużą skalę tak, żeby sytuacja uchodźców syryjskich mogła zostać rozwiązana tak, żeby mogli oni w sposób bezpieczny wrócić do swojego państwa pochodzenia, czyli do Syrii, tak, żeby mogli oni zostać zintegrowani w społecznościach lokalnych, albo tak, by mogli oni zostać w sposób bezpieczny przesiedlony do państwa trzeciego na skalę wystarczającą do tego, żebyśmy mogli mówić o rozwiązaniu tej sytuacji. Rozważania prawnicze zawarte w książce, kwestie dotyczące choćby prawa do powrotu przysługującego uchodźcom z Syrii, kwestii dotyczących ochrony przed wymuszeniem tego powrotu, czyli zasady no refoulement w świetle warunków lokalnych, warunków bliskowschodnich, są wzbogacone o rozważania z zakresu stosunków międzynarodowych, ale też rozważania z zakresu socjologii, ponieważ sytuacja tych osób i empiryczne warunki, w których oni się znajdują, no, mają niebagatelne znaczenie dla możliwości wdrożenia pewnych konstrukcji prawnych, takich właśnie jak możliwość skorzystania z prawa do powrotu i też chęć do tego powrotu, którą możemy zmierzyć tylko za pomocą badań empirycznych tak naprawdę, wpływa na konieczność zapewnienia ochrony przed refoulement, w związku z czym ocena działań państw przyjmujących Syryjczyków, takich jak Liban, Turcja czy Jordania, musi być dokonana przez odniesienie do dorobku nauk empirycznych, przede wszystkim socjologii. I udało mi się w książce zawrzeć wyniki badania ankietowego, socjologicznego, właśnie przeprowadzonego w terenie, wśród samych uchodźców Syrii, na granicy Syrii z Libanem, w obozowiskach dla uchodźców. Właśnie tak, żeby nie skupić się tylko i wyłącznie na normach prawnych, które teoretycznie mogłyby być zastosowane do populacji uchodźców z Syrii, ale żeby pokazać oddziaływanie tych norm na tę populację i odwrotnie, żeby pokazać to, jak rzeczywista sytuacja tych ludzi oddziałuje na działania w sferze prawnej i faktycznej społeczności międzynarodowej i przede wszystkim państw przyjmujących, regionalnych państw przyjmujących, państw graniczących z Syrią, gdzie populacja uchodźców syryjskich wciąż stanowi znaczny odsetek ich społeczeństw. Jest to pierwsza książka na rynku polskim w całości poświęcona zagadnieniu repatriacji uchodźców syryjskich, w związku z czym na pewno publikacja zainteresuje w pierwszej mierze badaczy międzynarodowego systemu ochrony uchodźców. Natomiast wysoce interdyscyplinarne podejście, które przyjąłem w książce, może sprawić, że będzie ona interesująca także dla praktyków tego prawa, takich jak pracownicy humanitarni, tacy jak analitycy zajmujący się
szerszym regionem Bliskiego Wschodu, gdyż tak jak powiedziałem, kwestia sytuacji uchodźców syryjskich ma kolosalny wpływ na sytuację w tym regionie.